rumcaj się, rumcaj się. Chodź, zobaczyć coś cudownego. Wesoło powiedziała Hanka. To jest wspaniałe, Hanko. Muszę wystrzelić z radości. A teraz swojego synka pobujam, rzekł łagodnie Rumcajs. Dosyć, złościła się Hanka. Wszyscy mnie wysłali, żebym się spytała, kiedy będą chrzciny, zaszczebiotała Sójka. Wielkie chrzciny z poczęstunkiem dla każdego będą pojutrze, odrzekł Rumcajs. Chrzciny będą pojutrze. Wtem Rumcajs spotkał pustelnika z pustelniczej osady, który szukał w żacholeckim lesie korzonków na obiad. Panie Rumcajsie, taki synek to naprawdę wielka radość. Ale kiedy dorośnie, to co z niego będzie? Tata rozbójnik, syn rozbójnik, tak, fuj. Rzeczywiście, rzekł Rumcajs i bardzo zamyślony wrócił do jaskini. Hanko, po chrzcinach ci powiem, co postanowiłem w sprawie synka, powiedział Rumcajs. To dopiero były chrzciny, wielkie chrzciny. Wszyscy przychodzili i przynosili prezenty. Przyleciała też sroka, wielka kłamczucha, łakomczucha i złodziejka. Na nogach miała obrączki, a na szyi srebrną łyżeczkę, którą dopiero co ukradła. Przeleciałam, żeby ci dać przykład, rzekła syneczkowi Rumcajsa. Taki przykład zostaw dla swoich srocząt, krzyknął Rumcajs. No, i już po chrzcinach. Powiem ci, Hanko, co postanowiłem. Nie chcę świecić swojemu synowi rozbójnickim przykładem. Dlatego wrócę do Ichina, do szewskiego rzemiosła. Ucieszyłeś moje matczyne serce, uradowała się Hanka. Popatrzyli po raz ostatni na rozbójnicką jaskinię i wyruszyli. Szli po cesarskiej drodze do Ichina i przekazywali sobie synka z rąk do rąk. Chciałabym wiedzieć, co mu jest, martwiła się Hanka. Starała się Manka. Doszli do warsztatu pod wieżową bramą. Ciągle tam wisiała kartka, którą Rumcajs przed 3 laty przybił na drzwiach. Ponieważ nikt nie ochrania żacholeckiego lasu, znowu zostaje rozbójnikiem. Rumcajs rozejrzał się po warsztacie i popatrzył z westchnieniem na swoje ręce. Ach.
Wy, moje rozbójnickie ręce, odtąd będziecie szewskimi rękami. A teraz przewiniemy syneczka, powiada Hanka. Ale chciałabym wiedzieć, co go martwi, albo boli, że tak bez przerwy płacze. Jezusie Mario, taki maleńki, a już potrafi okraść srokę, zlękła się Hanka. A jej synek trzymał w rączce srebrną łyżeczkę, którą wcześniej ukradł sroce. Jest źle, Rumcajsie. Nic nie poradzimy, bo z tego chłopca wyrośnie rozbójnik. A Rumcajsowe oblicze pojaśniało jak ogromne słońce. Chwała Panu Bogu! Bo ja przez cały czas drżałem ze strachu, że mi z niego wyrośnie liczyński starosta.